Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Kochani, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie aż 90 skrzynek i będziemy starali się upolować nowy Star Power do kolejnego zadymiarza. Więc na samym początku zachęcam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli spadnie dzisiaj nam Star Power, zostawcie tak minimum 15 tysięcy łapek. No i co najważniejsze, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ 40% oglądających jeszcze tego nie robi. Ale zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, które często pojawia się w komentarzach. Farel, jak to robisz, że podczas swoich transmisji na żywo grasz na telefonie? Więc moi kochani, teraz wszystko wam wyjaśnię. Mój telefon jest podpięty pod taki przetwornik obrazu z USB typu C na HDMI, a kabel HDMI jest podpięty pod takie urządzenie, które mam zamontowane w komputerze. Jest to LiveGamer 4K model GC573 od firmy Avermedia. Więc dzięki temu urządzeniu możecie bezpośrednio nagrywać obraz z telefonu na komputer, bądź też przez OBS-a streamować. Mało tego, te urządzenia możecie też podłączyć pod swoją konsolę PlayStation 4, Xboxa oraz wszystkie inne urządzenia, które mają wyjście HDMI. Akurat mój model urządzenia zapewnia mi nagrywanie w 4K w 60 klatkach i nie mam możliwości, żeby cokolwiek się przycięło. Tak się teraz zastanawiam, że nawet jak będę chciał w przyszłości na przykład streamować gry z konsoli PlayStation 4 w 4K, będę mógł to zrobić właśnie dzięki temu urządzeniu. Chciałem wam jeszcze coś dodatkowo pokazać. Jeżeli jesteście zainteresowani na przykład nagrywaniem na YouTube bądź też streamowaniem na Twitchu, firma Avermedia wprowadziła do swojej oferty bardzo fajny zestaw, który się nazywa Live Streamer 311 BO311. A w skład tego zestawu wchodzi Live Gamer Mini. Live Gamer Mini wyposażony jest w dedykowany sprzętowy encoder, który sprawia, że proces nagrywania nie obciąża procesora. Live Gamer Mini cechuje się również doskonałą kompatybilnością z oprogramowaniem innych firm, więc to jest podobne urządzenie, które ja posiadam, tylko jest o wiele, wiele mniejsze. Drugim urządzeniem, które wschodzi w skład tego zestawu, jest Live Streamer Cam 313. Gotowa do uchwycenia najlepszego ujęcia w każdej sytuacji, wielogodzinne granie, rozmowy lub nawet wideokonferencje. Na Live Streamer Cam 313 zawsze możesz polegać. Pokaż się widzą z najlepszej strony Full HD 1080p. Powiem wam szczerze, że sam chętnie niedługo przetestuję tą kamerkę. I ostatnia, najważniejsza rzecz moim zdaniem z tego zestawu jest to mikrofon AM310. Nie ma lepszego sposobu na przykucie uwagi widzów niż dźwięk studyjnej jakości. Czyli jest to mikrofon studyjny, prowadź ich do swojego świata i pozwól swojemu głosowi dotrzeć do nich głośno i wyraźnie. Więc moi kochani, mamy do tego zestawu również kozacki mikrofon studyjny. Więc jeżeli chcielibyście zacząć swoją karierę na YouTubie bądź też Twitchu, zajrzyjcie w link, który znajduje się w opisie, a może ta oferta was zainteresuje. Okej, moi drodzy, zaczynamy polowanie na nowy Star Power. Mamy 87 skrzynek do otwarcia. Mam nadzieję, że spadnie nam nowy Star Power do Spike'a. Z chęcią bym go przetestował. Ja oczywiście będę wam skipował skrzyneczki, jeżeli nie będzie nic ciekawego spadało. Ale na razie zobaczmy, co nam wypadnie. Pozostałe bonusy to Kenik. No i moi kochani, zostało nam 70 skrzynek. Nic jeszcze nie spadło ciekawego. Otwieramy dalej. O, token doubler, super, to się przyda na pewno. Dzięki temu będziemy szybciej sobie boostowali skrzynki. Cieszę się generalnie, że dużo spada tych punktów mocy do różnych postaci i będę mógł niedługo podnieść prawie większość na poziom 9. Zostało nam już 60 skrzyneczek. Kurczę, nic nie spada, no zobaczymy. Ale mamy jeszcze 60 skrzynek do otwarcia, więc to jest naprawdę dużo otwierania i szanse są ogromne, żeby spadł nam nowy Star Power. Zostało 50 skrzynek. Powiem wam, kurczę, nie spodziewałem się, że tak dużo musimy skrzynek otworzyć, żeby coś spadło. Na razie spadają same punkty mocy. Dużo bonusów leci generalnie, więc spoko. Hajsik też nam się przyda, ponieważ mamy już 1200 prawie golda, a za 2000 możemy kupić nowy Star Power. No i moi drodzy, 10 ostatnich skrzynek. Słabo to widzę. Coś mi się wydaje, że Star Power mi chyba nie spadnie z darmowych skrzynek, ale lecimy dalej. Specjalnie czekałem też z odebraniem bonusa na Tropi Roadzie, żeby pierw wszystkie punkty mocy ze skrzynek darmowych zdobyć, dopiero później dodamy sobie do jakiejś postaci. Prawdopodobnie będzie to Leon i dzisiaj zrobimy to na odcinku. 4 skrzynki do końca. Jak widzicie, cały czas się sypie do Leona punkty mocy, gemy, Rosa, Bibi. Ostatnia skrzyneczka, no niestety nic z 80, ileś skrzynek, nic nam nie spadło, szkoda. Teraz te większe skrzyneczki, Pam, Tick, Mortis, też nic. I uwaga, ostatnia skrzynka, Pam, gemy, no i bilety na wydarzenie. Co się wydarzyło, moi drodzy? Mieliśmy do zdobycia 2 Star Powery, do Spike'a i do Crowa. Niestety nam się tego nie udało zdobyć. Sprawdźmy sobie teraz w sklepie, co mamy do kupienia. Mamy ofertę do kupienia za 60, za 70 zł. I tu mamy kupę Pitosu.
i Golda. Czyli dzisiaj sobie tą ofertę, moi kochani, kupimy. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę dla Farela. Pakiet poziomu 75 zakupiony. Mam nadzieję, że teraz nam spadnie Star Power. Uwaga, Megabox. 5 przedmiotów, niestety nic nie spadnie. Mortis, Pam, Leon, Daryl, Jean i 2 bonusy. Wow, taki, powiem wam, srogi ten Megaboxik. Drugi Megabox i uwaga, BOOM! 5 przedmiotów, tylko szkoda. Jean, Leon, Pam, Karl, Bu i znowu 2 bonusy i podwajacz żetonów. Super! Patrzcie, mamy jeszcze w przecenie jedną mega skrzynkę za 60 gemów. Kusi, kupię ją. Mam nadzieję, że spadnie Star Power. Uwaga! Niestety nie, Jezuniu! 60 gemów poszło. Ajajajajaj. O mały włos, prawie się udało. Kochani, zostawcie łapeczki w górę. Otworzyliśmy sobie 3 megaboksy. Więc myślę, że takie 15 tysięcy zostawicie pod tym, co? Piątkę za każdego megaboksa. A ja jeszcze zrobię wam dodatkowy dzisiaj bonusik i kupujemy podkręconą piłkę do Spike'a Star Power. Nie szło wydropić ze skrzynek, no to kupimy go za prawdziwe pieniążki. Wyposaż, gwiezdna moc, podkręcona piłka, kolce kaktusowego granatu lecą po łuku, przez co łatwiej trafiają w cel. No jestem mega ciekawy, jak dzisiaj nasz Spike się spisze na mapie, która nazywa się Powietrzne Fantazje. Powiem wam tak, moi kochani, kupiłem ten Star Power tylko i wyłącznie ze względu na mojego Spike'a, ponieważ jest to moja ulubiona legenda. I no, już nie mogłem się doczekać, żeby mieć ten Star Power. Wow, patrzcie, jaki ja mam teraz zasięg kozacki. Przecież teraz będę wszystkich mógł nawet w sumie tak jakby przez ściany zaatakować. Czekajcie, Nita. Bomba, 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 szybko! Ładnie, ładnie, nie spodziewała się tego. I tego Spike'a, patrzcie, chwycę. Nie dość, że daleki mam zasięg, to będę miał teraz jeszcze dalszy. Ajajaj, trochę popsułem. Tylko wiecie, jaka jest szkoda? Że te kolce się tylko w jedną stronę kręcą. I na przykład, jakbym teraz pod włos tak zacinał, by było lepiej. No ale trudno, trudno. I tak jest spoko, mam mega daleki zasięg. Ta Shelly, patrzcie, jak ona jest daleko. Sobie jeszcze ulta tylko na niej nabił. Tego kolta powinienem trafić. Tak jest, 2 razy trafiłem. Kurde, ból. Odejdź, bulik. Bo się ciebie boję, ty jesteś w sumie niebezpieczny tu. Takiego Spike'a małego, ogóreczka mojego byś zmiażdżył raz 2-8, więc na spokojnie. Dobra, ta Shelly chyba wie, że tu jestem i będzie starała się uciec. Tam ją chyba podjeżdża ten gościu, nie? Z góry. Dobra. Ja ją trochę poobrzucam. I w dobrym momencie muszę użyć też ulta, żeby tamten typek ją podjechał. Ona ma już 7, to jest kurde za dużo, powiem wam. To już jest za dużo. Ajajaj, nie trafiłem. Dobra, wejdzie w to. Trafię ją. Dawaj, Farel, dawaj, dobi! 800 dostała, ale nie zabiłem jej niestety. Dawaj teraz! Trafiłem znowu. Pada, teraz pada. Tak jest, w końcu udało mi się z nią spetardować. Siemano, Brok, ale mnie nie bij, mordo. Broczek, mnie nie bij, co? Kumpel, bądźmy kumple, co? Jak my kumple. Przepraszam cię, ale nie strzelaj do mnie nawet. Boję się, że tutaj ktoś w krzaku stoi. W jednym albo w drugim. Nie ma. Sprawdźmy to jakoś. W ten sposób. Właśnie. Bałem się, że tu będzie... I to jest ten ból. To jest ten ból, który miał mi zrobić krzywdę i robi mi krzywdę. On będzie biegał wokół tej skały. Nie wiem, jak go zaskoczyć, wiecie? Musiałbym go ulti spowolnić. Obić. Raz, dwa, trzy. No i niestety nie udało mi się, ale drugie miejsce i tak nie jest złe. Powiem tak, moi kochani, może ta mapa też nie jest trochę na pod Spike'a, ale za chwileczkę sobie zagramy jakieś duo i mam nadzieję, że troszeczkę nam lepiej wtedy pójdzie. Przydałby mi się tu jakiś tank El Primo czy ktoś, by było naprawdę wtedy mega super. Okej, okay, skoro mamy już sobie 2 Power Cube-siki, no to teraz możemy trochę przeatakować. A ty, El Primo, uciekłeś mi. Dobra, wow, co tu się od Janie pawliło? Halo. Na te cube'y skrajam. Jeden mój, drugi mój. Elo ci wariacie. I jeszcze z ciebie zabiorę. Spike terrorysta. Normalnie Spike terrorysta. Co on tu zrobił? Ten Mortisik jest taki w sumie przyjazny. Czy nie jesteś przyjazny, Mortisik? Hop. Ja tylko po ulti, mordo. Pyk. Hop. Inaczej. Tak rzućmy. I tak dostajesz, widzisz, kumpel? I tak dostajesz, więc ja cię będę ganiał. Kolejny Spike go tam wziął w ogień krzyżowy. Dobra, tego Spike'a możemy ładnie podhatczyć. Trafiłem, dobra, 2 razy trafiłem.
nie było najgorzej. Kurde, rikoszeta się boję. Rikoszeta się zawsze boję i będę bał. Dobra, ulti i bomba. Patrzcie, co ja robię. Teraz to jest gierka Farela. To jest Farela gierka. Tego El Primo szybko do pomocy i bomba. Na hita schodzi czy nie? Ult. Tak jest, siadł. Ok, mamy wielkie starcie. Dwa ogóreczki będą się klepali na majnie, prawdopodobnie. Tu jesteś, kumplu. Dobra. Jakby cię tutaj obić ładnie. Tak? Dobra, uciekł. Moi drodzy, winek jest. Co prawda pierwsza walka nie była wygrana, druga za to w wielkim stylu. Teraz zagrajmy sobie duo z randomem. No to lecimy, moi kochani. Jestem mega ciekawy, jakiego gracza nam dobierze. Mam nadzieję, że jakiegoś ogarniętego Dynamike. Wow, wow. Brzmi ciekawie na tą mapę, naprawdę. Dynamajczek, ty tu obijaj i chodź tu na dół. Dobra, w tej szeli dwa razy wcisnąłem. Tak, trochę star powerek mi podrósł. Dobra, dzięki mordo. O, z takim graczem to ja mogę grać. Mam już 4 cuby. Jesteśmy blisko środka i tam jest u góry kto? Colt. Ani razu nie dostał do mnie, najgorzej. El Primos. Tak go trafię, powinienem go tak trafić. Hop. Tak jest, obiłem go lekko. Mi chodzi, żeby naładować sobie ulcika na szybko. Tu mamy jeszcze Piperkę na drugim. Ona jest z tą... Wow! Brock ją chyba zestrzelił jakiś. Nie, to nie ta. Ta żyje. 600 HP mi zostawiła wariatka. Mało, mało. To prawda. Uleczmy się. Nie wiem, czy ryzykować jakiś podjazd. Dobra, teraz. Bomba. Pada. Ten ból spowolniony. Primo go powinien podjechać. Do końca, Farel. Wielkie starcie. Mamy ciężki team, mamy Colta i El Primo. No tutaj nie będzie łatwo. Dobra, Farel, nie wyłóż się, proszę cię, nie wyłóż się. Dobra. Ajajajajaj, karamba. Zostawiłem mu chyba 700 HP. Najgorzej. Colta trzeba się pozbyć, on jest na 9. On będzie mocno bił, leci do środka, Dynamike. Teraz mina, teraz szybko. Mina duża, gruba. Ult, dawaj. Dobrze. Bomba, Spike. Ultuj, Spike. Bomba. Jeszcze raz, Farel. Leży. Ultuj. Do końca, Farel. Coś zrobili, wow. Taka giera. Emocje do końca. Kozak. Jak ty się nazywasz? Bija coś tam. Nie wiem, morda, jak to przeczytać. Zostawcie łapeczkę w górę za tą gierkę. Przesada. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, ponieważ jest do wygrania limitowana wersja konsoli PlayStation 4 oraz 4 razy pakiet 360 gemów wartych 100 zł. Link do konkursu znajdziecie w opisie tego filmu. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Come on.